Ja kopię, ale potęga! Ariel Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku drogi do Grand Championa 1v2. Zaczynamy oczywiście czwarty nasz placement. Nie gram nic od ostatniego odcinka. Tak tutaj bez bicia powiem, że właściwie gram zaraz po nagraniu poprzedniego odcinka, żeby mieć ten jeden film zapasu i żeby unikać tej sytuacji braku filmu na kanale albo długiej przerwy od serii. Także jeżeli pisaliście co zmienić, jeżeli mieliście jakieś pytania, to dopiero w następnym odcinku będę to czytał. No a teraz co, lecimy. Zobaczymy, czy przeciwnicy dzisiaj już będą stawiali więcej oporu. Ja tutaj oczywiście... Na 1-0 strzelimy. Ciekawe, jacy są przeciwnicy, bo w sumie mam wyłączone MMR z Bakes Moda. Tak też będzie niespodzianka, po każdym spotkaniu można zobaczyć, na jakiej randze właściwie byli enemy, na jakiej randze byli przeciwnicy. Możecie w sumie obstawiać w trakcie gry, co byście im dali. Bo zapewne będziecie mocno zaniżali w momencie, kiedy ja tak w sumie mocno chase'uję i gram pod klipy. O nie, Adrianie! Adix Sox na piłę blokuje. Co za dziad, do bramki nie wjechał. Okej. A tutaj strzelmy pierwszą bramkę. Nawet już drugą, ale pierwszą jakąś taką, chociaż trochę ładniejszą. Adi już się schował do bramki. No już po swoim pierwszym touchu ma 2 punkty, więc seria trochę niezaliczona. Nie no, oczywiście żartuję. Nic tu nie zmieniło, ale dotknął piłkę nie ruszając się. Już ma dotkniętą piłę. Gorzej jakby jakiegoś save'a zaliczył, to wtedy bym musiał oddać bramkę przeciwnikom. Dobra. Ojejoj. I to powinien być słupek, dokładnie. Tak się stało, myślałem, że to jeszcze może wejdzie. Tutaj zrobiłem misklik, ale na szczęście przeciwnicy też się przestraszyli. I możemy podlecieć na sufit. Nie wiem, spróbujmy ground pincha w bramkę. 123, jak mój numer szafki niegdyś. 123! Za to musi być łapka w górę. Nie no, mistrz zgadywania, sokole oko. Tempo, co chciałem powiedzieć, termometr, ale chodziło mi oczywiście o fotoradar. Nie no, kurde, dobry jestem w to zgadywanie prędkości. Naprawdę, aż nie wiem, aż się zaskoczyłem. Lepiej zgaduję prędkość piłki niż gram. Nie wiem, czy pisaliście, żebym wbijał 7-1 faktycznie pod Brazylię, ale to będę się starał to właśnie czynić, żeby były brazylijskie wyniki, bo też powyżej 7 bramek to nie ma co strzelać. Przeciwnik nas obrał. Napiszemy było, o kurde, napisałem przez przypadek, chciałem napisać whoops, ale mam tutaj inaczej ułożony quick chat, szybki chat niż na głównym koncie. No i wyszło było blisko, co jest trochę toksyczne, ale nie miałem takich intencji. Ej, w ogóle wiem, że trochę jest to smurfowanie, ale na potrzebę widowiska, na potrzebę serii nie ma co innego do zrobienia. Jeden mecz to każdy tutaj może stracić, bo to... prędzej czy później na jakiegoś awka w teamie trafią. No generalnie dążę do tego, że za dużo to w ich życiu nie zmieni, poza jedną przegraną, która umiejętności im to nie zabierze czy coś. Dobra, już koniec tego tłumaczenia się, gramy dalej. Okej, dostaliśmy bumpa, ale to i tak będzie bramka. 5-0. Czekajcie, ja może wyciszę ich, bo to może być groźne. Nie wiem, co to znaczy, lepiej ich wyciszę. Dzięki temu będę miał pewność, że nic nie piszą, za sobie zdejmą film. Nie no, oczywiście nie zdjęliby mi film, cokolwiek by raczej napisali, ale i tak, może nie chcemy widzieć, co tam wypisują. Nie wyłączam całkowicie czatu, bo może kiedyś trafimy na widza i to by było w sumie sympatyczne, żeby trafić widza na odcinku. Ja kopię, ale potęga! No niestety to było zbyt potężne, żeby było prawdziwe i poleciało nad poprzeczkę. Ale takie pincze mi się też podobają, nawet jak nie wejdzie, to był soczysty, nie ma co. Oła, kurde, dostałem dema i prawdopodobnie to będzie ta bramka, co zaważy o tym, żeby była Brazylia. Dokładnie, także strzelam jeszcze 2 i cel odcinka zrobiony, wykonany. Oni oglądają replay w zaskoczeniu. Okej, do tego zdążymy sobie podjechać. A kopnę w ten sposób jeszcze to. Można dobić, to było beznadziejne, ale siedzi w sieci, to się liczy. I cyk, lecimy, przyjmujemy. W sumie tutaj prze... O nie! Proszę, znowu nie będzie Brazylii zaliczonej? Dobra, będzie, bo się zdąży cofnąć. O nie, Adiego wywaliło. Musi wrócić, bo bana zaraz dostanie. Halo, Adi, co to ma znaczyć? O, dobra, już się pojawił. Zapomniał kliknąć na szybkości. Ale tutaj niespodzianki się dzieją. Lipa by była, jakby zdążyli wyjść w momencie, jak go nie było.
O, jaki idealny snipe ma Steam. I to na Brazylię. Także idealnie wszystko za jednym razem. Ja sobie zobaczę replay, bo w sumie czemu nie. Ładny strzał, to warto zobaczyć. Top corner. Także dotrwajmy teraz te 10 sekund bez straty bramki. I będzie idealna Brazylia na zakończenie dla naszego Brazylijczyka. Edinho Gaucho. Może się nauczy gadać po brazylijsku, czy tam po hiszpańsku, portugalsku. Nie wiem, po jakiemu się gada w Brazylii. Nie wiem, chyba jakiś jeden z tych języków, co wymieniłem, raczej to będzie, ale dokładnie nie wiem, który jest tam najpopularniejszy. O, ci też mieli Silvera. Okej, to jedziemy do kolejnego spotkania. Ej, w ogóle tak długo wczytywał nick, że w sumie przeczytałem teraz nick Adiego. Everything in danger, wszystko w zagrożeniu. Ciekawe, skąd wpadł na ten pomysł, ale dopiero teraz w sumie przeczytałem, bo myślałem wcześniej, że to jest losowy ciąg znaków. Dobra, ładujmy. Ładujmy na 1-0. Przeciwnicy powinni być coraz lepsi. A już się usunął do bramki. Ciekawe, bo jak go zniszczą, to będzie lipa. Znowu się będziemy musiał przesuwać. Ale myślę, że tak nie będą na niego latali. O kurde, on to mi wybił w ciemku Ksirpincza. Okej, okay, i mnie zniszczył. No niestety to na wyższych rangach może być naprawdę problematyczne, jak będą jeździli mnie demować. Oczywiście wtedy będę się już prawdopodobnie tego spodziewał bardziej i robił wszystko, żeby unikać tych demo, albo przynajmniej bumpów. Tutaj na razie było to z efektem zaskoczenia, ale nie wiem, czy przypadkowe, czy po prostu dobrze przeciwnik wykalkulował, że niszczenie mnie będzie najlepszym rozwiązaniem. Musimy mieć się na boczności. Okej. Okay. Mierzymy od razu piłę i na 3-0. Prawie nas znowu bumpnęli przy lądowaniu, ale się udało wznieść w powietrze. I 4-0. Niesamowite, nie trafiłem w bramkę. Tamten 3 się odbił, czy jak to się stało, że strzelił samobuja? Po prostu tak skręcił? Tak, po prostu skręcił i walnął swojaka. Niezła akcja. Ja sobie tak kopnę, to się wysoko odbije. Widocznie polują na moje życie. Widzisz, że chcą nas demować. I w sumie dobrze, no tak jak mówię, to jest bardzo dobra taktyka z ich strony, że jeżdżą na demo mnie. Nic lepszego nie mają do zrobienia, bo jak mnie zdemują, no to jak mam obronić? Kwestia jest taka, żeby szybko oddali wtedy strzał. Ale naprawdę bardzo rozsądnie, że do tego doszli. Dobra, strzelmy w międzyczasie na 5-0. Może strzelmy taką bramkę, że polecimy stąd na sufit. Sufit tu zbierzemy reseta. Tu zrobimy reseta i tu strzelimy! Nie no, ja się we freestylera serio zamienię zaraz. Ale szkoda, że nie wyszło, bo plan był zacny. Coś takiego. I po prostu w bramkę. Dobra, po prostu w bramkę. No idzie gładko, nie będę oszukiwał, na razie idzie gładko. Okej, złapmy sobie piłkę, zróbmy reseta, strzelmy. Przeciwnik obronił, bardzo fajnie się ustawił. Nie wiem, czy przypadkowo, czy nie, ale no obronił, nie ma co tutaj polemizować. Okej, wywalmy piłkę na sufit. Niestety, źle to zagrałem. I kolejna próba, lecimy. Dur. Bang! Musty flick w okienko? Dokładnie. Wchodzi, wchodzi jak się słodzi. No i teraz do Brazylii wypadałoby stracić bramkę, żeby było 7-1. Także jakoś to sprowokujemy. Jakoś to musimy zrobić, żeby przeciwnicy się nie poddali i strzelili nam bramkę. No 7-0 brzmi dumnie, ale 7-1 jeszcze lepiej. Dobra, ja nie chcę, po prostu będę bronił. Będę stał na bramce, może przełamię mam żelazną defensywę i będzie 7-1. Tak jak mówię, nie czytam jeszcze komentarzy po pierwszym filmie, czy chcecie, żebym faktycznie forsował tą Brazylię, czy strzelał dalej jak najwięcej bramek, ale to na razie, a w sumie co, więcej klipów to więcej zabawy, wywalone w Brazylii jednak. Jak nie stracimy gola, to nie będę im przecież samobuja strzelał, bo to byłby jeszcze większy disrespekt tak naprawdę, żeby sobie samobuja walić. To już totalny brak szacunku, jak strzelam bramkę, Brazylii też nie dali tej bramki strzelić na zasadzie, że a niech mają jedną teoretycznie honorową, tylko sami ją wyszarpali, walczyli do końca. Ja sobie podlecę. Nie wiem, czy on gra jako bramkarz? Myślę, że to coś da, czy jak to działa? Chyba grają na zasadzie, że jeden próbuje być bramkarzem, ale to nigdy dobrze nie działa, tak wam powiem. W rokecie gra z bramkarzem nigdy nie jest to dobra. Tutaj za ładna ta bramka nie była, ale gol to gol. Myślę, że przeciwnicy ani w pierwszym, ani w drugim spotkaniu nie wyszli. To chyba to będzie trochę krótszy film. To znaczy, nie wiem, jak w minutach to po przycięciu wyjdzie, ale zagramy chyba tylko te dwa mecze w tym filmie. No tak po prostu, żeby przed kolejnym filmem już mieć poczytane komentarze, w razie czego zrobić jakieś zmiany, co tam was interesuje. No a poza tym, myślę, że i tak jakieś około 10 minut powinno wyjść na luziku. Więc taki idealny czas do oglądania raczej. Ale fajnie by było jeszcze takiego bangiera walnąć, bo nie pamiętam, czy w pierwszym spotkaniu albo tym strzeliliśmy jakąś kozacką bramę. Na poprzednim odcinku były naprawdę kozackie strzały, ale w sumie już mi się zlewa. No, tu jeszcze reset albo nie. Dobra, niech to obronią. Obronili.
Ja to sobie wezmę. Zbampowali mnie. Może jeszcze będzie jedna szansa dla nas? Czy nie będzie? Zobaczmy. Dobra, nie będzie szansy. Przeciwnicy to wywaleli. Wreszcie wygrana. Ja tutaj Adi oczywiście na czasie dopisuje coś od siebie. Myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Tutaj dostajemy jakieś animowane wzory. Już graliśmy na poziomie złota, także powoli do przodu. Może w następnym odcinku już będzie jakaś platyna na przykład. Ja tutaj mam rozegrane 5 na 10 spotkań. Mogę wam jeszcze wejść w profil. Chociaż myślę, że tamte statystyki wystarczą, ale macie tutaj też dla porównania. Może będę na koniec filmu je pokazywał. Ja bez przedłużania zachęcam was do zostawienia subskrypcji, lajka, czego tam chcecie jeszcze, napisać ewentualnie jakie zmiany byście widzieli w tej serii i tak dalej. Nie będę przedłużał, miłego dnia, elo elo.